Witam Cię, człowieku rozumny. W tym odcinku prześledzimy taką dosyć burzliwą relację soku z buraka i kościoła katolickiego. Na początku jednak chciałbym zapytać, czy według Was katolik ma prawo i powinien powiedzieć takie zdanie? Według mnie nikt w Polsce, przynajmniej z publicystów, nie rozumie, o co tak naprawdę chodzi w soku z buraka. Stawiam pytanie w ten sposób, bo jedną z takich podstawowych manipulacji, jaką druga strona ma przeciwko kościołowi katolickiemu, jest właśnie zarzut o pysze. Nie możesz niczego już powiedzieć w sposób zdecydowany, bo prawdopodobnie przemawia przez ciebie pycha. Co mam w takim razie zrobić, jeżeli myślę, że nikt w Polsce jeszcze tego nie uchwycił i ja właśnie teraz spróbuję to zrobić. Zanim jednak to zrobię, powiem jak zwykle, że mój kanał istnieje dzięki wsparciu widzów. Jeżeli kiedykolwiek wsparłeś rozwój mojego kanału finansowo, bardzo, bardzo dziękuję ci za pomoc. To właśnie dzięki tobie ten kanał może się rozwijać, a ja mogę się temu oddawać. Przechodzimy do rzeczy. Ostatnio mogliśmy się zapoznać z rozmowami, jakie założyciel Soku z Buraka prowadził z pewnym znanym mecenasem. Ten kanał nie ma zacięcia politycznego, dlatego nie idźmy w ogóle w politykę. Chciałbym powiedzieć o czymś innym. Ci, którzy się tym interesują od dłuższego czasu, to było dla nich jasne, kto jest inicjatorem i kto stoi za Sokiem z Buraka. Ostatnio dwóch dziennikarzy, którzy robili materiały na ten temat i których bardzo szanuję i pozdrawiam z tego miejsca, no pokazali nam troszkę szerzej, w jaki sposób rozmawiało się o pieniądzach w Soku z Buraka, kto tak naprawdę to inicjował, jakie były tam ustalenia zakulisowe itd., itd. Kto się tym interesuje, ten od dłuższego czasu podejrzewał lub też wiedział, jakie środowiska stoją za powstaniem Soku z Buraka. Natomiast dzisiaj, kiedy się o tym rozmawia, wszyscy myślą, że tu chodzi o hejt, że tu chodzi o ściek, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o właśnie bombardowanie społeczeństwa dziesiątkami tysięcy wulgarnych, bardzo, bardzo wulgarnych i bardzo często obrazoburczych, czasami absolutnie przekraczających granice, w większości przypadków przekraczających granice dobrego smaku, natomiast czasami przekraczających wszelkie granice. Widziałem takie memy na Soku z Buraka, po których miałem łzy w oczach. To dotyczyło głównie akurat Smoleńska, bo jak ktoś tam na kościół wjeżdżał, to po prostu gul mi skakał, bo znam się mniej więcej na manipulacji, wiem, jak to działa. Natomiast akurat była taka grafika przerobiona dotycząca Smoleńska i ja miałem łzy w oczach po tym. Nie o tym teraz mowa. Mowa jest o tym, że wszyscy myślą, że to jest właśnie ściek. Tu chodzi tylko o to, że zezwierzęciło się dużo społeczeństwa przez ściek i hejt w internecie. Dzisiaj rano wszedłem na Sok z Buraka i prześledziłem, co w jednego dnia, w dniu wczorajszym, Sok z Buraka zamieścił odnośnie tematyki kościoła katolickiego. Okazało się, że było to 10 wpisów z dnia wczorajszego. Jestem wdzięczny, że akurat 10, będzie łatwiej zaraz wszystko liczyć. Przejrzyjmy, co wczoraj Sok z Buraka zamieścił na temat kościoła katolickiego. Szok. Katolicki ksiądz Michał Woźnicki, coś tam, coś tam. Oni doskonale wiedzą, jaki jest stosunek księdza Woźnickiego do kościoła, kościoła do księdza Woźnickiego. Jaki jest teraz, powiedzmy, jaka jest sytuacja z tym księdzem. Uwaga dalej. Taki z wczoraj memik. Jak ci się tyle lat udawało bezkarnie gwałcić? Pyta biskup. Duda czuwał nade mną. Kurczę, satyra. Najwyższego poziomu, uwaga. Którym palcem kiwnął Rydzyk, aby pomóc ludziom? To jest z jednego dnia na razie. Wszystko z jednego dnia z wczoraj. Akurat sobie z takiego jednego dnia marcowego 2021. Oto moje barany Boże. Tada! Oto moje barany Boże. Super, no naprawdę jest to ogień intelektualny. Sok z Buraka. Mocne argumenty. Trzy kropeczki. Closed. COVID-19. Czy należy zamknąć kościoły na cztery spusty? Profesor Simon nie ma wątpliwości. Myślnik Crowd Media. Crowd Media to można by osobno jeszcze skomentować. Sok z Buraka. W punkt. Wykrzyknik. Pani Joanna Senyszyn mówi. Kara nałożona na Głudzia to jawna kpina. Został przez Franciszka pozbawiony tego i tak dalej, i tak dalej. Korzystne zdjęcie oczywiście arcybiskupa Głudzia. Pani Joanna Senyszyn. No znany jakby taki znawca spraw kościelnych, Głódź z nazwiska, bez oczywiście tam żadnych tytułów, został przez Franciszka, no to też zdaje się jakiś tam kumpel pani Joanny. Dobra, jedziemy dalej. Sok z Buraka. Zrobił to w pierwszy dzień obostrzeń. Trzy kropeczki. Żałosne, wykrzyknik. Pisowski przewodniczący Dolnośląskiego Sejmiku pogwałcił obostrzenia, by wręczyć swojemu biskupowi nagrodę. Crowd Media. Okej, to wszystko z jednego dnia. Uwaga, wczoraj, Sok z Buraka, a przed nami kolejny dzień w państwie PiS, trzy kropeczki. Tam, gdzie religia miesza się do życia ludzi, tam rodzi najwięcej bólu i cierpienia. Pani Tokarczuk. Da-da-da-da. No mądre, mądre naprawdę. I uwaga, finansowe i ideologiczne wspieranie kościoła przez PiS nie zna granic wstydu. Stanisław Tym. Sok z Buraka pisze,
Taka prawda, kropka. Stanisław Tym, łapka w górę, 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 łapka w górę. Czyli 6 łapek w górę. To jest naprawdę intelektualny szczyt rozwoju ludzkości. Nieleczona moralna gangrena zabija kościół. Kropka. Fajnie, że akurat 10, łatwiej będzie szacować pewne rzeczy. Sok z buraka powstał w 2015, zdaje się, zaraz po wyborach, które pewna strona polityczna no tak nie za bardzo wygrała. Więc mamy 6 lat razy 365 dni, razy 10 dziennie. Natomiast oczywiście prawdopodobnie w okolicach tam filmów Sekielskich to było dziennie razy 100 graficzek o kościele. I teraz myśli się, że to jest ściek i hejt. Ale brzydkie, ale ściek, ale hejt. Kochani, to jest tylko jedna strona medalu. I to jest ten krótszy koniec kijka. Nie wiem, przepraszam, jak to lepiej ująć. To nie jest tutaj meritum sprawy. W nagraniach wyraźnie słyszymy, że pan założyciel Soku z Buraka mówi do tego drugiego pana: mamy 3,5 miliona kont. Mamy już 3,5 miliona kont. Kochani, jak działa farma troli? Farma troli działa w ten sposób, że jeżeli na przykład ja sam chciałbym teraz, miałbym bardzo dużo czasu, ale oczywiście sam bym tego nie zrobił, chciałbym teraz odwrócić sposób, w jaki myśli społeczeństwo na jakikolwiek temat, mógłbym siedzieć na portalach społecznościowych i tworzyć bardzo dużo kont. Na różnych portalach są różne zabezpieczenia, najczęściej mail, więc musiałbym stworzyć 3,5 miliona maili, następnie stworzyć 3,5 miliona kont. Jakieś zdjęcie, jakieś imię, jakieś nazwisko albo jakaś ksywka, 3,5 miliona kont. I potem wchodziłbym w różne wątki, na przykład mówmy tylko o kościele. I pod każdym takim wątkiem tworzył wrażenie, że strasznie dużo, setki tysięcy ludzi coś myślą. Tu komentujemy, wylogowujemy się, przelogowujemy się na inne konto, lajkujemy, 1000 serduszek tam pod jakimś wpisem antykościelnym. Strasznie dużo szumu, no olbrzymia część społeczeństwa, zobaczcie, dziesiątki tysięcy ludzi tam coś napisało, całe społeczeństwo praktycznie już się odwróciło od kościoła, no. Bo jak ktoś coś napisze prokościelnego, to ma tam powiedzmy 20 łapek w górę, ale jak ktoś coś napisze antykościelnego, to nagle ma 10 tysięcy łapek w górę. Ło, to chyba polskie społeczeństwo tak myśli. Społeczny dowód słuszności to jest clue całego przedsięwzięcia, jakim jest Sok z Buraka. Kiedyś robiono taki eksperyment, pewnie słyszeliście o tym, że po co robiono takie eksperymenty, to powiem zaraz. To oczywiście nie tylko po to, żeby badać naturę ludzką, tylko żeby potem nią manipulować. Prosty eksperyment. Jest sala pełna ludzi i ktoś na tablicy rysuje dwa odcinki. Jeden jest odrobinkę krótszy, zauważalnie krótszy, dłuższy, poniżej krótszy. I pytają ludzi, który odcinek jest dłuższy, a który krótszy. I siedzi tam sobie na sali ludzik, który nie wie, że w tym badaniu wszyscy inni na tej sali, powiedzmy 30-50 osób, to są statyści, to są ludzie, którzy biorą udział w tym eksperymencie jako współorganizatorzy, powiedzmy, tego eksperymentu. Oni są po stronie tych eksperymentujących. Ty jesteś sam w tej sali i masz dookoła 50 osób. I pierwsza mówi, no ja myślę, że dłuższy jest odcinek B. Ty widzisz, że dłuższy jest odcinek A według ciebie. No ale myślę sobie, co za pajac, no. Hello. Druga osoba z drugiego końca sali mówi, dłuższy jest odcinek B. To już zaczynasz myśleć, że co, kpią sobie. I tak cała sala po kolei mówi, że dłuższy jest odcinek B, a ty wyraźnie widzisz, że dłuższy jest odcinek A. Jaki według was procent tych badanych zmieniał zdanie w którym momencie? W połowie tej sali już zaczynał sam wierzyć, że ten drugi odcinek jest dłuższy, może mam coś ze wzrokiem. To jest społeczny dowód słuszności. Między innymi tak się on przejawia. Można na różne sposoby sobie tam go analizować. Więc na tym polega Sok z Buraka. Młody człowiek, albo człowiek niewierzący, albo człowiek letni w wierze, wchodzi na jakiekolwiek forum internetowe. I co widzi? Społeczeństwo jest bardzo krytyczne względem Kościoła. Ale to bardzo. Więc coś musi być na rzeczy. Ja mogę powiedzieć tylko ze swojego życia. Dużo się kiedyś poruszałem po Polsce, zanim jeszcze był COVID. Generalnie miałem kontakty w wielu miejscach z ludźmi, z kościołem. Jakby nigdy w realu nie widzę tego, co jest w sieci. Nie? Czyli czy widzisz aż tyle krytyki do kościoła, hejtu, aż tyle pogardy dla księży. Postawię tezę, tutaj użyję niemiłego słowa. Jest takie określenie pożyteczny idiota. Czyli wykorzystujesz człowieka do czegoś, a on nawet nie wie, w czym do końca bierze udział. Moja teza jest taka, że jednak założyciel Soku z Buraka i jednak pan mecenas no nie mieli na celu zniszczyć kościoła katolickiego. To jest po prostu granda polityczna, wielka granda polityczna i po pewnym czasie albo po krótkim odkrywają korelacje między wyborcami jednej strony a kościołem, więc im bardziej będą żygać na kościół, im bardziej będą niszczyć kościół, tym bardziej będzie się jakby waga
powiedzmy, opinii publicznej przenosić na stronę polityczną, na której jej zależy. Więc myślę, że w tym przypadku, jeżeli chodzi o ludzi, nie mówię o siły nadprzyrodzone. Dla sił nadprzyrodzonych celem było zniszczenie kościoła, dla sił ziemskich, dla pana i pana, którzy tam rozmawiają, i wszystkich ludzi, którzy za tym stoją, bo to oczywiście nie ci dwaj panowie, to całe to środowisko polityczne, no dla nich były cele polityczne. A to, co zrobili z kościołem katolickim, i uwaga, uwaga, według mnie naprawdę osiągnęli sukcesy na tym polu. Myślę, że bardzo dużo letnich katolików, siedząc dużo w internecie, odnoszą wrażenie, że Polska tak myśli. Coraz więcej Polaków otwiera oczy, że Kościół to obrzydliwość w ogóle. Kościół, te wszystkie problemy, tam strasznie dużo jest tego. Wszyscy wiedzą. Ty nie wiesz, o co chodzi. Ty nie widziałeś nigdy na własne oczy niczego. Jeżeli akurat ktoś z moich widzów widział, to jesteś w jakimś tam promilu. Więc ty raczej nie brałeś udziału w niczym brzydkim dotyczącym Kościoła. Bądź szczery. A jeżeli gdzieś tam nawet słyszałeś, że w drugiej parafii ksiądz zasugerował, że może pieniądze za chrzest i ty też to gdzieś pewnie słyszałeś od kogoś. Więc pomyśl, w czym ty osobiście brałeś udział, co dotyczy kościoła i co jest nieładne. A jaką masz wiedzę o kościele, jak tam się dzieją brudy, straszne rzeczy obrzydliwe. I teraz pytanie, wiesz to z netu, czy wiesz to z realu? Więc teraz co osiągnął sok z buraka? Jestem niemal przekonany, że sok z buraka osiągnął apostazję sporej części ludzi. Jestem niemal przekonany, że sok z buraka bezpośrednio jest odpowiedzialny za depresję księży niektórych. Jestem niemal przekonany, że sok z buraka bezpośrednio jest odpowiedzialny za odejście z kapłaństwa niektórych księży. Bo księża, ludzie siedzą w necie. Temu człowiekowi potem się to wszystko łączy. Raz usłyszał albo drugi raz coś nieprzyjemnego od parafianina, połączyło mu się to z tysiącami rzeczy, które widział w necie i on myśli, że jest pod strasznym obstrzałem całego świata. A czasami to może być po prostu 10 tysięcy, czy tam 100 tysięcy, czy 3,5 miliona karabinów wycelowanych po prostu w niego, że ty jesteś zły i cały kościół jest zły. Fake kont. Agentów po prostu internetowych, którzy siedzą i mają jeden cel. Stworzyć takie wrażenie. Strasznie ważny apel do wszystkich katolików, do wszystkich niekatolików też, jeżeli jakby was przekonuje to, co teraz mówię, i przede wszystkim do księży. Jest strasznie ważne, żeby zacząć odróżniać, co jest w realu, a co jest w necie. Jeżeli chcesz, musisz, powinieneś siedzieć w internecie, to jak nie założysz sobie filtra na to, co jest prawdą, a co jest zorganizowaną akcją, to, no ja wiem, według mnie nie ma takich mocnych, co by się nie podłamali. Więc sok z buraka według mnie to jednak są pożyteczni idioci w rozumieniu definicji jakby tego określenia, że oni nie mieli tego na celu, jakby przy okazji swojej wojenki politycznej na zatracenie sporo dusz, jakby skierowali przynajmniej w tym kierunku. Jestem przekonany, że bardzo dużo ludzi straciło wiarę przez sok z buraka. Jestem przekonany, że bardzo dużo księży zostało bardzo mocno zachwianych w swojej posłudze przez sok z buraka i ogólnie no nie wesoło. I tu nie chodzi o hejt. To naprawdę nie chodzi o to, że tam ktoś odwrócił krzyż do góry nogami i zrobił grafikę i że to jest jakby clue. Społeczny dowód słuszności. 3,5 miliona kont coś ciągle pisało w internecie. To jest niemalże 10% naszego społeczeństwa. Gdziekolwiek wszedłeś i cokolwiek kiedykolwiek widziałeś w necie na temat kościoła, z olbrzymim prawdopodobieństwem lub nawet pewnością brały w tym udział fake konta, które udawały, że coś myślą tylko po to, żebyś ty był jednym z tych ludzi w tej sali, gdzie niby jest 50 osób, niby jest nas 40 milionów, niby jest nas tam ileś set tysięcy internautów na jakimś tam portalu i wszyscy coś myślą, więc ja też chyba tak myślę. Tak, tak, tak. Ja też zawsze wiedziałem, że coś jest nie tak z tym kościołem. Oczywiście, kochani, każdy z nas ma naturę grzeszną, więc każdy, kto pomyśli sobie, że Kościół to jest pełen zepsutych księży, tam chodzi tylko o kasę i tak dalej, element upadłej natury człowieka poczuje ulgę. No bo gdzieś jedna część twojej natury mówi, a może to po prostu jesteśmy zwierzętami o lepszym jakby takim rozwoju intelektualnym. Może po prostu trzeba sobie dogadać, może po prostu nie ma co komplikować, że nie mogę zazdrościć, nie mogę kłamać, mam szukać Boga. Jakieś takie męczące w ogóle
teorię, gdzie tu mam tak naprawdę seks, nutelle, tam, że raz się zdradziło, czy szósty raz. Wszystko to tak do końca jedno. Spędzę sobie dzień na Netflixie cały, będę grał w gry komputerowe, no alkohol, podstawa, przecież to wszystko jest dla ludzi. Teraz przepraszam, ja ani nic nie mam do alkoholu w jakichś umiarkowanych ilościach. Na Netflixie też sobie czasami coś obejrzę, stety lub niestety. To nie chodzi o to. Ale generalnie każdy z nas, gdyby teraz się dowiedział, że Kościół w ogóle nie został założony przez Chrystusa, w ogóle nie wiadomo, czy Chrystus to nie był jakiś taki po prostu z grubsza mądry człowiek, co twierdzą ludzie przeciwni chrześcijaństwu, że to był taki po prostu bardzo mądry człowiek, którego potem ludzie wzięli za Boga. Tylko że to by znaczyło, że wszystko, co mówił samo sobie, jest kłamstwem, albo tego nie mówił, więc skąd w ogóle wiedzieć, że to był mądry człowiek, jeżeli był tylko człowiekiem, a mówił o sobie, że jest Bogiem. No to jak to wybronić, że on był mądrym człowiekiem? Więc albo mówił prawdę samo sobie i cała ta teza, a dobra, poszliśmy w innym kierunku. Chodzi mi o to, że każdy ma w naturze to, nie każdy oczywiście już gorliwy katolik, który jest zjednoczony z Chrystusem, gdyby się dowiedział, że Chrystusa nie było, oczywiście był, ale nie był Synem Bożym, nie założył Kościoła, no to każdy prawdziwy katolik to by mu pękło serce. Ale gdzieś jakiś element człowieka odczułby ulgę. No przynajmniej wielu ludzi to odczuwa, bo żyje w konflikcie, żyje w grzechu. I cały czas gdzieś czuje w sumieniu, że coś jest nie tak. No może jednak jakiś tam Kościół kiedyś coś mi ględził o 10 przykazaniach Bożych, o spowiedzi, o grzechu i tak dalej, i tak dalej. I teraz nagle ktoś obalił mi ten Kościół. Uff. Oj, jak dobrze, bo ja cały czas tam z tą pornografią, powiedzmy sobie, nie radziłem, albo no po prostu mieszkam z kimś przez ślubem, czy seks, czy po prostu czuję, że marnuję swoje życie i ktoś mi teraz rozwalił Kościół. Co za ulga. Chwilowa ulga. Więc generalnie grunt jest podatny w człowieku, że jeżeli nagle 3,5 miliona kont pokazuje tobie, że odcinek B jest dłuższy niż odcinek A, pomimo tego, że widzisz, że to nie do końca jest prawda, a wręcz to jest nieprawda, to gdzieś tam poczuwasz ulgę. Gdzieś tam to pada na podatny grunt po prostu. Więc ile młodych ludzi udało się zwieść po prostu działalności takiej jak Sok z Buraka, to nie jest jedyny format roli, ale o tym może przy okazji. Na Twitterze jest taki hashtag bardzo znany i na pewno to jest połączone z Sokiem z Buraka, to na pewno. Natomiast ile młodych ludzi udało się odciągnąć od Kościoła przez to? Ilu ludziom w ogóle roztrzaskało się jedyny kompasik, jaki Pan Bóg człowiekowi na świecie dał? No roztrzaskać się do końca go nie da, ale da się go jakby wyrwać z rąk poszczególnych ludzi, jeżeli po prostu przestaną chodzić do Kościoła, karmić się Eucharystią i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki spontaniczny odcinek, który nagrywam dzisiaj z rana. Mało kto jeszcze w Polsce, według mnie nikt, bo jeszcze na to nie natrafiłem, uchwycił, czym jest Sok z Buraka. Tu przede wszystkim chodzi o społeczny dowód słuszności, nie tylko o ściek. Proponuję wszystkim, żeby informacje o tym, co się dzieje na świecie, jakby jak jest, czerpali głównie z własnych obserwacji. Media i internet mają wiele plusów, ciężko by pewnie dzisiaj było bez nich żyć, ale mają też swoje minusy. Jest bardzo łatwo, żeby tam ktoś zbudował tobie obrazek o jakiejkolwiek rzeczywistości, który tak naprawdę tej rzeczywistości nie oddaje. On to zrobi świadomie, on to zrobi bardzo umiejętnie i ty na końcu będziesz myślał, że ty tak właśnie myślałeś od początku. I na koniec jeszcze jedno słówko do księży. Panowie, no nie bójcie się tak, bo cały ten hejt w 97% przypadków jest w necie, albo 99%, to już wy wiecie. Czy częściej w necie macie na siebie wymioty, czy częściej macie je w realu? Real to real. Net. Nie do końca. To jest też apel do wszystkich w sumie katolików. Przestańcie się bać. Kochani, bardzo wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Na razie. Yeah, yeah.